serdecznie. Na wstępie chciałbym przeprosić, to jest to mój debiut w prowadzeniu sesji. Pani przewodnicząca musiała pilnie wjechać do Łodzi. Zadzwoniła, żebym ja dzisiaj poprowadził tą sesję. Także rozpoczynamy obrady 45. sesji. Serdecznie witam wszystkich radnych. Witam pana wójta, zastępcę, pana sekretarza, pana skarbnika. I bardzo serdecznie chciałbym na dzisiejszych obradach przywitać gości zaproszonych w osobach pani wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, pani Paulina Dziadczyk i radny powiatu, pan Zbigniew Ziemba i pan Sławomir Ogrodnik. I pozwolicie państwa, jeszcze witam panią w terenie. Nie o to chodzi, tylko pana... Jeszcze nie ma pana Danczyka. Aha, pan Danczyk dzwonił do pani przewodniczącej, jakiś pilny wyjazd miał i prosił o usprawiedliwienie. Także ja przeczytam teraz. Ale to dojedzie, przyjedzie? No raczej nie będzie. Znaczy, pozwolicie państwu, przeczytam porządek dzisiejszych obrad. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Stwierdzam, trzech radnych nie ma, ale jest kworum. Przyjęcie porządku obrad, spotkanie z radnymi Rady Powiatu Piotrkowskiego. Punkt czwarty. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofolska w zakresie produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w 2013 roku i w pierwszym kwartale 2014. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofolska. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na poprawę bezpieczeństwa. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wdrażania opinii w temacie zmiany nieruchomości położonych w Parzynicach Dużych. Punkt dziewiąty. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych przez powiat piotrkowski na realizację zadań związanych z drogami powiatowymi. Punkt dziesiąty. Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Wola Krzysztofowska. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii biblioteki w Bogdanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztofowskiej. Punkt 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt 13. Interpelacje i zapytania. Punkt 14. Zakończenie obrad. Czy ktoś chciałby wnieść? Proszę bardzo. Proszę państwa, ponieważ nie ma pani przewodniczącej, jako jedyna, jako jedyny człowiek, członek rady i przewodniczący takiej gminy ma możliwość podpisywania elektronicznego uchwał. W związku z tym, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest ustawą uchwałą, która jest publikowana w Dziennikach Urzędu Województwa Łódzkiego. Musi to być uchwała podpisana elektronicznie. Pana zastępcy się jeszcze do tego nie uważnili, jednak przynajmniej podle tej potrzeby, być może trzeba to zrobić. No, ta uchwała na dzień dzisiejszy nie może być podjęta, chociaż była omawiana na poszczególnych komisjach. Następna sesja będzie jeszcze w czerwcu, także złożymy tę uchwałę podjąć, jak gdyby już omówioną, czyli że bowiem będzie gotowa. I chciałem prosić o w zamian za ten punkt 10 wpisanie, dodanie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie realizacji programu przez Gminy Żelek Pomocy Społecznej w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wola Krzysztofolska. Ta uchwała była omawiana na komisji poniedziałkowej na Komisji Zdrowia. No, trochę była później przygotowana, ale jest dość prosta i bardzo prosił szanowną
Proszę bardzo. Przegłosujemy właśnie. Najpierw może wykreślić. Można panie przewodniczący? Jeśli mogę, bo w punkcie 3 mamy spotkanie z radnymi powiatu piotrkowskiego, a w punkcie 9 mamy podjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie podziału środków przez powiat. Czy te dwa punkty nie można by było przybliżyć, połączyć? No bo ja rozumiem, co radni z powiatu, a my na koniec sesji sami jakieś stanowisko będziemy podejmować. Gdyby mogło to postarać, żeby było wyjaśniane, ale ja przedaję inną decyzję. Tak, dyskusja się ewentualnie w tym temacie otworzy na posiedzeniu Rady Powiatu. Czyli nie ma sensu to nasze ruszenie. Także proszę bardzo, najpierw przegłosujemy te zmiany. To znaczy, osobno będziemy czy razem? Zamianę, tak? Tak, zamianę. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych? Nie. Może najpierw wykreślenie tego, będzie 10. Kto jest za? Jeśli tak ma być, to 9, 10. Dwie osoby się wstrzymały, tak? Czy? Za, teraz kto się wstrzymał? Kto przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 10. A teraz proszę bardzo, kto jest za wprowadzeniem zamiast punktu 10, punkt, który właśnie przedstawił tu sekretarz, podjęcie uchwały aktywizacji zawodowej. Kto jest za przyjęciem tego? To samo. Kto się wstrzymał? Wiosło. Także proszę bardzo, teraz przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? To samo. Kto się wstrzymał? Także przechodzimy do punktu 3. Spotkanie z radnymi Rady Powiatu. Nie wiem, jaką formę przyjmiemy, czy to będą w formie pytań, czy najpierw może Państwo coś macie do przekazania tutaj nam ze strony powiatu. Myślę, że może Pani Przewodnicząca, czy... No ja mogę, bo tu zostałam poinformowana, że ma dotyczyć Pani Przewodnicząca. Tak bym poinformowała, że spotkanie to ma dotyczyć inwestycji, tak? Drogowych. No między innymi. No to znaczy, tak na przyszłość to byśmy prosili na piśmie, dlatego że no tak telefonicznie i zrzucamy było jedno hasło, więc tak nie do końca może będziemy mogli powiedzieć te... Myślę, że następnym razem. Tak, bardzo byśmy prosili. Inną formę przyjmiemy. To teraz prosiłbym o kilka zdań, a myślę, że później pytania. No dobrze, to odnośnie inwestycji na rok 2014, jeżeli chodzi o powiat, to tych inwestycji drogowych nie ma wiele. To są trzy takie kluczowe. Pierwsza jest to inwestycja realizowana ze środków krajowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i ona jest w trakcie realizacji. Chodzi tutaj o rozbudowę drogi powiatowej numer 1520E Jeżów Rozprzodowie Miejska Wola. To jest inwestycja, której ciąg dalszy będzie realizowany teraz w roku 2014. Całkowity koszt tej inwestycji to 4 382 000. Natomiast powiat piotrkowski tutaj partycypuje w kosztach w wysokości ponad 1 000 000 zł, w takiej samej kwocie gmina. No i Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ponad 2 000 000. Także kolejna inwestycja to jest inwestycja realizowana ze środków krajowych z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Jest złożony wniosek na przebudowę drogi, na przebudowę mostu w mieście Wolbusz i całkowity koszt tej inwestycji to jest 920 000, z czego powiat i gmina Wolbusz po 25% kosztów i rezerwa ministra 50% kosztów. I kolejna inwestycja realizowana w ramach środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na zadanie pod nazwą budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jest złożony wniosek na remont drogi powiatowej nr 1516E Mierzyn-Żerechowa na odcinku ponad 1,5 km i to całkowity koszt tej inwestycji to jest 500 000 zł, z czego powiat piotrkowski 180 000, gmina Łęki Szlacheckie 180 i Urząd Marszałkowski 140 000. Także no to są inwestycje, które powiat piotrkowski ma zamiar realizować w roku 2014. Także no i oczywiście bieżące naprawy dróg i poboczy. Tutaj nas dotyczące, no to oczywiście wszystko na bieżąco jest, że tak powiem, monitorowane i zgłaszane do Zarządu Wojewódzkiego, tylko starosta
tutaj na nasze uwagi jest otwarty. Pewne naprawy już zostały poczynione w miejscowości Obrzężów. No nie do końca, może jeszcze one są takie, jak powinny być, no ale... Mamy deklarację pana dyrektora, że te naprawy zostaną tutaj na terenie gminy Wolnicka-Polska poczynione. Także słuchamy teraz. Jeśli mówię, że bo co ludzie ma tak pana starostka, bo on jest odpowiedzialny za nogi. Jeszcze z tego co ja wiem, jest kilka dróg budowanych w porozumieniu z gminami. Także najprostsza forma współpracy jest porozumienie dwóch samorządów, dotacja wynosi 50 do 50. Jest ustalony odcinek drogi, taki jest, wiem, że jest w Czarnecinie, będzie budowany sporo odcinek drogi, kilku w Moszczenicy, w innych gminach. No u nas miał być też budowany przez Krzyżanów, ale z tego co się orientuję, to chyba nie będzie, tak? Ja nie wiem, czy gmina doszła do porozumienia z powiatem, w końcu po konsultacjach społecznych panowie radni i wiem, że sołtysi byli też na tych konsultacjach, tak? Ja przekazałem. Informację? Przekazałem również informacje odnośnie tej sprawy, która była poruszona wtedy, tych zapytań odnośnie kanalizacji wieżowej. Tak mi brak odpowiedzi dla starostów. Okej. No to tak wygląda. Myśmy nadzieję, że to droga będzie właśnie wyglądała, ale my rozumiemy, że brak środków. Proszę bardzo. Tutaj radny Blizdu, jeszcze proszę pytania. Dziękuję panie przewodniczący. Zwracam się do pani przewodniczącej Rady Powiatu i do pozostałych radnych powiatów. Szanowni radni, no jak wspomniane, no coś tam się dzieje w tym powiecie. Nie można powiedzieć, że nic, że budowy czy przebudowy, rozbudowy trwają, ale jako o gminie Wolnicka-Polska i że my jako dali żeśmy wam szansę, bo mamy was czwórkę z naszej gminy Wola, Grabica jest osamotniona, no to troszkę za mało się dzieje tu na terenie po prostu naszej gminy, a przede wszystkim ja będę mówił o drodze Wola Bumulin między Ósemką, bo no natężenie to ruchu się bierze z czegoś, bo widać jaka ta droga jest zniszczona, bo gdyby nie się nie niszczyła, nie ulegała tej rozpaści jakby z roku na rok, czy tego, to by trwało, można powiedzieć, bardzo, że brak ruchu, że brak zainteresowania, a skoro droga się rozpada, no to droga się bardzo niszczy. No i na tej drodze, szanowni radni, bym naprawdę prosił, jeszcze raz prosił o zwrócenie uwagi tu oczka na tą drogę, no bo tam, co się droga buduje, wspomniała to pani przewodnicząca, Lubień, Bliska Wola, czy coś takiego. No szanowni radni, nie wiem, czy wszyscy znają, czy nie wszyscy znają tą drogę, ale połączenie z Bliską Wolą, gdzie prowadzi droga, to jest powiatowa chyba w stronę Ręczna i na Przedbórz, zgadza się, ale chyba droga na Ręczno, nie ma takiego ruchu, natężenia, jak w tej chwili się stało Gomulin i Wola i tak dalej, tu w tą stronę, bo i do Jeżowa i tak dalej. I tu jest, bym powiedział, że przez powiat, tu jest, jak gdyby troszeczkę zapomnieli o samej drodze. A szanowni radni, no droga przez Obrzężu jest też powiatowa. Gdzie żeśmy partycypowali w poprzedniej kadencji lat, chyba to już jest 7, a może blisko 8, prośba była oczywiście mnie i tu wójta, bo poprzedniej kadencji mi nie było, ale to było jeszcze w poprzedniej, gdzie był zbudowany kawałek chodnika, jakoś żeśmy zadbali o mieszkańców Obrzężowa, żeby to wyglądało. No, a w tej chwili, kochani radni powiatowi z ubolewaniem, muszę to głośno podkreślić, to powinno być czerwono pisane. Chodnik pada w rozpaść, po prostu, a z waszej strony interwencji zero. Ja nieraz wspominałem to panu dyrektorowi staroście od dróg. Nie wiem, znak, który stoi tam, już to jest ograniczenie ciężaru chyba i szybkość czy coś i tak dalej. Już nie pamiętam, co on tam mówi, ale ciągle leży, bo nawet nie ma jakiegoś obrzeża, pobocza, żeby jego ustawić. Szanowni radni, ja prosiłem, ale chwileczkę jeszcze, ja prosiłem o kawałeczek i to dyrektor starosta, podkreślam, dyrektor od dróg, sam mu tłumaczyłem, co trzeba zrobić, bo on się pyta, mówi, panie, ręce rozkładam, ale co zrobić? Kawałek trzeba by było przykryć i zabezpieczyć i krawężnik, i chodnik. No jak to w tej chwili wygląda? A w ogóle sama droga przez Obrzeżu do miejscowości Piekarki, gdzie żeśmy zbudowali w poprzednich latach od Piekarek do Mąkolic drogę, no gmina dołożyła wielkie pieniądze za przywilejem powiatu, bo powiat też tam coś może dołożył, już nie pamiętam, nie będę. Tak ta droga jakoś wygląda, a droga przez Obrzeżów, no to kochani, w tej chwili droga przez Obrzeżów
i droga Wolulin-Wola padła, a na trzecia droga w pobliżu mnie, no muszę to podkreślić, że droga powiatowa przez Woźniki. No jest, była makabra, no troszeczkę przez powiat było w zeszłym roku podreferowane, bo gdyby to nie było, to byłoby już nie było tam przejezdności. Dzięki za to, no ale to należy. I do tego się zwracam, że nie wiem, czy tamta droga z Lubienia do Wilskiej Woli ma takie natężenie, szanowni radni, jak te nasze tutaj, te trzy drogi, o które nadmieniłem. I tu naprawdę potrzeba interwencji w tej sprawie. I jak najszybciej. No ale no dam szansę komuś powiedzieć, bo może z końca, żebym ja tu bez końca zadał to samo w koło, no ale ja tylko, naprawdę jest prawda. Ja tylko chciałbym jeszcze dołożyć do tej drogi, bo też jeszcze tą drogą tutaj Wola do Muli, o te pobocze. Bo naprawdę pobocze były zgłaszane dyrektorowi. To jest także to o pomstę do nieba, bo ma naprawdę, ja dzisiaj się mijałem chyba z cztery duże tiry szły. Dosłownie po rowie. On nie zjedzie. A tam pobocze jest dosłownie w niektórych miejscach 20 centymetrów. Odpowiem, ja cały czas walczę o to właśnie, że powiedziałem mówi, tak. Były dowiezione te kamienie, to się ubiło. Jestem w tej chwili po rozmowach byłem pana wicestarosty i pana dyrektora starosty, tak żeby wiadomo, o co chodzi. Jest obiecane, że po prostu ten odcinek, co jest do pani Stołtys, najprawdopodobniej będzie to dołożone i poszerzone asfaltem. Stronę ósemki, a tutaj będziemy się starali dowieźć kamienia i jakoś, żeby tu pomocą wsadzić. Tak, natomiast to jest kwestia czasu, no chwilę teraz są. Jednak Zarząd Dróg Powiatowych ma pewne ograniczenia, jeśli chodzi o ludzi. Mają w tej chwili, mam podpisane umowy z innymi gminami w zamian za zimowe utrzymywanie dróg, gdzie są w tej chwili naprawy specjalne, tak? I się na powładanie dziur. I dopiero to będzie skończone, będą mogli ludzie ewentualnie przyjść i to poprawić. Także o te drogi staramy się dbać, ale po prostu robimy to tak, jak przyjęła Rada Powiatu strategię, że inwestujemy w te drogi, gdzie jest możliwość dofinansowania z innych źródeł, tak? Dać samemu 100%, a dostać dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego czy z innego źródła, nawet z POW-u, do tego dofinansuje gmina i możemy zrobić tych dróg nie kilometr, tylko kilka kilometrów. Tak to wygląda, po prostu, że jako radni powiatowi staramy się dbać też o wszystkie drogi, czyli dokładamy, partycypujemy w kosztach. Jeden samorząd, drugi i wtedy jest więcej tych dróg zbudowanych. Ale kolego radny, tak tylko dodam na minusie, przepraszam, by się tam nie gniewać, ale wy jako czwórka z naszej gminy to powinniście to gmina Wola! A zapomnieć, udać trochę, żeście zapomnieli o innych gminach. Ja wam podpowiadam w ten sposób. Nie to, żebyście całkowicie zapomnieli albo cwaniakowali, że tam gdzieś nie trzeba. Nie. Wszędzie trzeba, ale no to, co tu przewodniczący jest powiedział o poboczu, to ale proszę. Ja już o poboczu nie chciałem tak wspominać, bo powiedziałem o całej drodze, ale to pobocze to jest strategia. A szanowni radni, tak na marginesie dodam, jak gmina Granica na naszej wąskiej wstążce przy Twardosewicach, gdzie spójrzmy o drogę 3-metrową i panie wójcie, proszę słuchać, jak gmina Granica potrafiła zrobić pobocze w tej chwili przy tej wąskiej wstążeczce, to kolega chyba potwierdzi. Ale to ja to miałem postawić na później, ale to no dlatego wspomniałem, że co to znaczy się pobocze przy drodze? Wszystko. To bardzo proszę, to znaczy się jakaś odpowiedź będzie, czy co? Ja proszę. Już wystarczająco, tak? Znaczy nie, państwa, robimy wszystko w miarę możliwości środków finansowych, tak? No mówię, w tej chwili naprawy są robione na bieżąco, głównie naprawy dróg pleczami, tak? No ale ja myślę, że tych dziur po tej zimie jest trochę mniej i można byłoby tak, część tych środków przenieść na te pobocza, bo naprawdę to jest tragedia. Gminie jest nie tylko jedna gmina Wola, jak mówi pan Józef. Ale to są głównie, no zimie nie było. Nawet jak 4 lat jest stanie o konie, to i tak niewiele ułożono. Te dziury będą załatane wszystkie w drogach powiatowych. Taką deklarację złożył dyrektor starosta i te dziury będą połatane, tylko no, musimy trochę się zrobić w cierpliwość. Kolega powiedział odnośnie tych pobocze. Natomiast droga, która jest przez Mongolicę do Bogdanowa, ta droga nie będzie zrobiona, dopóki tam będą kopalnie. Co z tego, że zrobimy, jak za chwilę będą rozjeżdżone, bo jeżeli taki tonaż będzie jeździł po tych drogach, no to niestety ona za chwilę znów będzie. A tutaj jeszcze mogę być przewodniczący, miał się 4 kilo. Każdy z nich na pewno był przeładowany i miał powyżej 15 ton.
ma przewodniczący komórkę. Kto się odnieść po policji, żeby to nie było? Zanim przyjadą, policja to oni pojadą. Ale znajdą po numerach. Po numerach. Wystarczy go. Ale gdzie jesteś w stanie, jak musisz uciekać na bok, żeby numer spisać jeszcze? Jak ja dobrze, że to jest moment, ale robi się trochę bałagan. Proszę bardzo, jeszcze pan Lis chciał coś dodać. Szanowni radni i kolego, radny ogrodnik, no wspomniałeś, że woźnika czy pani przewodnicząca powiedziałaś, dopóki będą kopalnie. No ale szanowni radni, kto wydaje pozwolenie na dojazd do kopalni? No czy my, czy radni gminy? No wy chyba, powiat czy województwo. Ktoś wydaje pozwolenie na korzystanie z tych dróg, a teraz odpowiedź, że dopóki będą kopalnie, nie będzie droga zrobiona, to no nie. Albo ja jestem chory całkowicie, albo bym źle rozumiem, bo to do mnie nie dowciera w ogóle. Absolutnie. I żeby tu sam pan minister był, no to nie, no będę człowieka wyprowadził zaraz, bo to mnie naprawdę uniosło. No, ktoś wydaje pozwolenie na to. Zgadza się, no ale nie możemy nie wydać pozwolenia na działalność gospodarczą. No dobrze, no nie możemy, ale coś krajowych autostrad też zniszczyła drogi powiatowe i nie ma nikt chwatek się do tego, żeby je naprawić. Zrobili drogę komunikacyjną. Są drogi rozjeżdżone, także wie pan, to nie pretensje do nas. Drogi do Woźnika mi naprawiła, ta firma poszła, drogi naprawiła. Dobrze, bardzo proszę, pan Grysza. Ale tak sekretarz przedstawił, no panie wójcie, no. Ja tylko mówię to, co wszyscy słyszeli. Dobrze, proszę tak pojedynczo, bo tu się robi chaos. Szanowni Państwo, tu na początek chciałbym, rzeczywiście, tutaj no, zauważalne jest to, co tutaj pani przewodnicząca mówiła, że przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, ten peczer, to ładnie te drogi są połatane, jak co rok. Tylko, że no, w odniesieniu ludzie tego nie wiedzą. Droga powiatowa, droga gminna, no i na naszych drogach jeszcze trochę te dziury są i mówią, dlaczego mijają te, a robią te. To trzeba wszystkim tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. To jest jedna rzecz, a przede wszystkim chodzi mi o, ciągle wracam do odwodnienia naszego terenu, więc działek Skarbu Państwa, którymi są te cieki wodne, te rowy, duże rowy wodne, które idą od Borowa, od Mijakowa, które wody spływają z wielu miejscowości, nie z jednej z Borowy, z Bogdanowa, tylko wiele miejscowości spływa takie zlewnie tych wód, są drugie rowów i one są, gdyby panie Darku, dobrze się składa, że mamy tu przewodniczącego spółek wodnych w naszej Radzie, budowane przez kogo to było robione? Przez państwo. Przez państwo. I to robił, znaczy państwo, to znaczy kto, jaki samorząd? Wojewódzki zarząd i tu była taka prośba, żeby to przenosić. Ja wiem, że tu nie jesteście jako decydentami w tym temacie, ale możecie to dalej przenosić, bo dzieje się tak, że to, te deszcze mamy, jakie mamy, coraz częściej są takie bardziej ulewne i zalewają te tereny. Podatki się tutaj gmina nakłada. Niestety ludzie mają rację, bo podatki wzrastają, a oni mogą z tych gruntów korzystać. Po prostu są zalewane przez tą zlewnię wód do tych rowów. Rowy są, tylko po prostu są tak już zaniedbane, że one przestają spełniać swoje role. No. I one właśnie nie odprowadzają wody, tylko ją kumulują i rozlewają na pobliskie grunty. Także tu byłaby prośba, jest to było pismo skierowane po sesji, była taka informacja do starostwa, no przyszła odpowiedź taka, że każdy musi robić w swoim gruncie. Ja rozumiem, że gdy ruch przechodzi przez działkę rolnika, czy właściciela, bo to nie każdy jest rolnikiem, właściciela tej, no to jest obowiązek podczyścić, ale że on płynie w swojej działce, bo te rowy płyną w swoich działkach i one są własnością Skarbu Państwa, więc no, jako właściciel nie bardzo to rozumiem, że może no, rolnik wchodzić w te rowy i tam robić po swojemu, bo to jeszcze gorzej wyjdzie, bo ten wykopie w ten sposób, ten tamten i to... Jak tu grzebać w czyimś rowie? No właśnie, no, proste jest powiedzenie. Także tu mamy taka prośba, żebyście to przenieśli na dalej, ten problem, no bo to rzeczywiście jeszcze trochę to nas będzie z tych gruntów, a podatki trzeba płacić. Albo może na współpracy, może starostwa trochę z gminą, może tutaj widzę, że skarb jest już skłonny, czasami wszystko przyznaje rację na komisjach, że no, w jaki sposób można by partycypować. Może tu z powiatem w jakiś sposób. Dwa wierciki wodne, to jest, ja wiem, po kilka kilometrów to będzie razem, to w kierunku Borowej i kierunku Mijakowa. Co z tego, że spółka wodna zawiązała się w Mijakowie, jak całe wody przepływają przez Bogdanów. No i to jest niedrożne, tam spółka czyści, a tu reszta zalewa się. No to jest takie robienie czegoś pod prąd. Dziękuję. Prosiłbym o interwencję w tym temacie. Komentarz jest zbyteczny, tylko interwencja, tak? Tak? Bardzo proszę, kto... Pan skarbi się, proszę. Tak, proszę. Proszę Państwa, ja sobie tutaj wydrukowałem oczywiście budżet, limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku przez powiat. I tutaj tych inwestycji mamy za
6 852 976 zł. To jest stan na 29 kwietnia 2014 roku, bo taki był po prostu dostępny na stronie BIP-u starostwa. I po prostu, no może nie mówię tak o skarbnik, ale patrzę na to oczami skarbnika. I co tutaj w tym uderza, proszę Państwa, że 64% tego budżetu inwestycyjnego poszło na drogę, jak tutaj szumnie nazywacie Jeżów, ale on tylko istnieje w nazwie, bo tu do Jeżowa ta droga nie dojdzie, bo jak się policzy kilometry, to ona tylko obejmuje teren gminy Rozprza. I na to jest 4 381 897 zł, więc 64% budżetu. Kolejne 13% budżetu to jest na most w miejscowości Moszczyn, Wolbusz na rzece Moszczance. I tutaj, co pani przewodnicząca Paulina powiedziała, że będzie budowana kolejna droga z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Mierzyn Żerechowa. No ja mam to do siebie, że tam czasami jeżdżę w te tereny, no niestety tam jest głucha cisza po prostu. No tam jest parę domów. I właśnie to pan Józef tutaj powiedział, że jest państwo czwórka i pozwalacie, żeby te pieniądze, które są naprawdę niewielkie, bo gminę stać na 10 milionów czy 15 milionów inwestycji, was raptem na 6 milionów przy zadłużeniu powiatu 18 milionów. Swoich 2 miliony zł. I po prostu, że te pieniądze idą w jedno miejsce. Przecież wystarczy co roku w tej gminie Wola za 200-300 tysięcy dołożyć, my dołożymy drugie tyle i z tymi drogami powiatowymi jeszcze 4 lata jesteśmy załatwieni, bo to jest Krzyżanów, bo to jest tu Obrzężów, to są Piekary. Nie ma tego po prostu wiele. Natomiast no, w takim układzie, jeśli to tak będzie szło, no to nie zrobimy tego nigdy. Pozwalacie, żeby ktoś sobie robił, no tak za przeproszeniem, kampanię wyborczą na swoim po prostu terenie, za ciężkie pieniądze. Bo... Ja mogę zadać pytanie? I moment jeszcze. To, co pan Józef powiedział, ta droga oczywiście od Straszowa w kierunku Rozprzy jest uczęszczana, ale już tam za Lubień w stronę tej Wilskiej Woli, no to jest po prostu las i szczere pole, nie? I nie wiem, jaki to jest skrót, no, chyba że do Trzech Mur chce po prostu ktoś, nie wiem, no skrótem jakimś dojechać. Także no, po prostu to kłuje w oczy, no, tyle w temacie. Ja chciałem zapytać, ta deklaracja 200-300 tysięcy, ta deklaracja pana czy całej Rady Gminy, bo z tego, co ja wiem, to... W tym roku mamy na drogi 2 miliony złotych, to, co tu jest wysyłane przez Zarząd Dróg Powiatowych, prośba o to, jak do jakich dróg gminy, samorządy gminy się dołożą, tak? I nie było takiej odpowiedzi. Nie było takiej deklaracji ze strony. Powiedzieć, słuchajcie, my dokładamy 200, robimy resztę jest na kawałek. No, to skoro Państwo tutaj tak proponuje, to my jako radni powiatowi chętnie się tego przechylimy, tylko chcielibyśmy teraz deklaracja skarbnika czy całej Rady Gminy. Jak mówiłem, jeśli my z samorządami się dogadujemy, dajemy 50%, 50%, robimy kawałek i co roku w każdej gminie tak się robi, tylko właśnie nie pora. Bo nie ma nigdy deklaracji na te dane. Możemy zapytać o te deklaracje. Jak to wygląda ta współpraca? Bo tutaj pan wspomniał, że samorządy zawierają porozumienia z powiatem i no, w tym porozumieniu jest tam jakiś plan, prawda? Na jaką drogę, jaka kwota? Sami państwo wiecie, że pozyskanie funduszy unijnych jest to droga przez mękę, tak? Jest to bardzo dużo dokumentów i innych pozwoleń. Porozumień. Więc to jest wtedy jest porozumienie do dwóch samorządów, wójta i starosty, tak? No oczywiście musi być za zgodą Rady Gminy, tak? Rada Gminy decyduje, że ten kawałek drogi chcemy dołożyć. Chcemy dołożyć takie coś. Mogę podać bardzo ciekawy przykład. Gmina Moszczenica, tak? Teraz jest deklaracja, pan wójt daje 200 tysięcy, starost ma dołożyć 200 tysięcy i pan wójt decyduje, które kawałki dróg mu się robi. Bardzo ładnie, szybko drogi się poprawiają, tak? Jeśli po prostu jest wola współpracy. Jest taka zasada, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. No niestety, jeśli jest ciężko ale proszę nie gadać, to
tak to wygląda. No ale wchodzę w słowo, bo no przecież był taki syndrom takiej współpracy Pawłów, Parzewice, tam wspólne. Nie, nie było. No panie komisarzu, nie było, ja na tym nie wiem. Ale no przecież było zbudowane kawałek odcinka powiatowej drogi. Nie ma razie. Miłaków, bo dano tam w kierunku Grochowic. Ale nie tak pobudowanie z funduszy trzech środków. Tak, gmina, starostwo i urząd marszałkowski. Nie, no gmina partycypowała w 25%, nie głównie. 25%. No, przyleźli, mamy tutaj sprawozdanie zarządu ruch. Fotowo. Czyli sami widzicie, że po prostu tam oczywiście była, tak? Wystarczy zaprosić nas, by było co tańszą sesję przez 4 lata. Z tego co pamiętam, jestem tutaj drugi raz zaproszony, tak? Ja raz oficjalnie, gdy był początek kadencji. W tej chwili telefonicznie byliśmy zaproszeni przez panią przewodniczącą na sam koniec kadencji, żeby nas zrubać. Tak? Za to się czego nie ma. 4 lata minęły, można było współpracować, tak na początku pierwszy raz mówiliśmy, żeby to się do przodu rozbijało, nie było tego. No jesteśmy teraz po to, żeby nas po prostu tutaj okrzanić i dać gościarzom owce, którą można powiedzieć, o, oni są winni. Ale to nie jest tak, bo tu widzę pani przewodnicząca, nie ma naprawdę. Nie no, bo przepraszam panie skarbniku, bo jeżeli komuś wytykamy, że drogi są gdzieś tam robione pod wybory, to równie dobrze ja też mogę powiedzieć, że w naszej gminie drogi gminy też są robione pod wybory. Skrót Bogdanów, Parzniewice. Komu on jest potrzebny? Ale to właśnie to jest droga powiatowa, że ja to powiem. Przed chwilą słyszeliśmy, że Mogę. Czyli moment. Bo to jest tego spoko. Nie jest na generalnie. No tak, proszę, to się znowu skończyło. Jeżeli idzie... Ale proszę powiedzieć. Wspomnieliśmy o tej drodze. Wrócę teraz do pani zdania sprzed 2 minut. Gdzie żeśmy tutaj usłyszeli, że de facto nasza gmina, pani 4 lata jest już radnym, nie dokłada się właściwie do żadnych inwestycji powiatowych. Ja już zostawiam temat, proszę, bo musimy się dokładać do dróg powiatowych, zostawiam ten temat. I mamy teraz odpowiedź. No chociażby inwestycja z zeszłego roku, gdzie żeśmy dokładali się do tej inwestycji, jak tutaj usłyszeliśmy od pani przewodniczącej Rady Powiatu, w wysokości 25%. Więc ja tu od razu sprostowanie też muszę zrobić. 25% to faktycznie, ale było wydatków poniesionych w ubiegłym roku na tą drogę. 2-3 lata wcześniej w 100% żeśmy sfinansowali podbudowę tej drogi. 25% to jest koszt położenia nakładki samej. Także w rzeczywistości nasz udział w całej przebudowie tej drogi gminy był dużo, dużo większy. Ale tutaj nawiązuję też właśnie do słów skarbnika. To było powiedzmy 250 tysięcy od gminy. Udało się zrobić 2 km fajnej drogi, panie, prawda? 250 dołożył powiat, jest kawał fajnej drogi. To nie jest tylko, bo naprawdę to jest droga dosyć uczęszczana. Całe szczęście, że jeszcze ciężarówki nie jeżdżą, ale jest uczęszczana ta droga. I tym sposobem mamy 2 km. 250 tysięcy to powiat kosztowało, 250 nas. No tutaj nawiązujemy właśnie do takiego gospodarowania środkami, żeby za stosunkowo niewielkie pieniądze zrobić coś, z czego ludzie korzystają. Pytanie, czy nas jest stać za to, żeby sobie aplikować inwestycje takie, jak jest dzisiaj robione ta droga Wilska, Wola, Jeżdż, tak? Za grube miliony. No i rodzi się pytanie, jak daleko tym tempem zajedziemy, tak? Co dalej? No bo dobrze, no to miała w porządku. Co dalej? Bo dzisiaj tylko się na papierze nigdzie nie jest zapisane. Mówimy, że będzie dalej do Jeżowa. To jest tylko plan. Na żadnym dokumencie tego nie ma. W żadnym strategicznym dokumencie powiatu, że to będzie w Jeżowie w roku przyszłym ta droga wykonywana, co będzie w roku 2016, 2017, czy dalej będzie powiat po 6 milionów robił w konkretnych gminach, skoro mamy te 18 milionów, jak tu usłyszałem, już zadłużenia i tylko 60 parę milionów całego budżetu. Czy może byłoby lepiej się zastanowić nad tym, żeby ten system, który był chociażby przećwiczony u nas w roku ubiegłym, stosunkowo niewielkie kwoty, a 2 km drogi udało się zrobić. To nie jest tak, szanowni państwo, że gmina, a jeszcze tutaj
wrócę do tego, co tutaj od pana radnego Brudnika usłyszeliśmy, że powiat systematycznie co roku przysyła zapytania, tak? Rozumiemy, czy gmina będzie gotowa uczestniczyć w przebudowie dróg, tak? Panie wójcie, nie wiem, czy pan widział, bo ja często ja tych zapytań nie widuję. Zdarzają się zapytania do konkretnej drogi. Było takie zapytanie u nas w temacie drogi Jeżów, gdzie żeśmy udzielili odpowiedzi, że jesteśmy gotowi uczestniczyć w przebudowie tej drogi. Zadeklarowaliśmy tą już kwotę konkretną, była taka odpowiedź. Ostatnie pytanie wpłynęło teraz w temacie przebudowy mostu w Siomkach. Jeszcze ta odpowiedź nie wyszła w tym temacie, ale jeszcze mamy tam czas na zajęcie tego stanowiska. Czyli no nie jest tak, że tutaj do nas przysyłają pisma, a my jakoś tam ostentacyjnie prosimy się, obrażamy, czy nie zajmujemy tego, czy nie zajmujemy tego stanowiska. Jeżeli widzimy racjonalne potrzeby, to za każdym razem takie deklaracje współpracy z naszej strony są. Najlepszy przykład, tutaj też radny Olejnik wymienił kilka tych owoców tej współpracy. Ostatni to jest droga Parzniewice, to jest droga Miłatów, to jest Mokracz, Stradzew. No kilka, właściwie żadna inwestycja powiatowa tutaj nie była realizowana bez naszego wsparcia, czy nawet jak droga Obszężów, Piekary, w 100% z gminnego budżetu. Nawet 75%. Także jeśli wiecie Państwo, reasumując to, co mówicie, wystarczy po prostu, żeby dwa samorządy zaczęły lepiej współpracować. Nie trzeba będzie opowiadać godzinami, robić jakieś tutaj pogadane. Dwa samorządy się dogadują. Jest deklaracja jednego samorządu, że daje, załóżmy, jak powiedział pan skarbnik, 300 tysięcy. Myślę, że deklaracja naszego samorządu, czyli powiatu, dopóty też nie będzie. Właśnie na takich kwotach te 300, 200 tysięcy i zrobimy konkretny kilometr, dwa kilometry, to nie jest bulwersujące. Ale w momencie, jeżeli słyszymy, że w jedne, już teraz te zapomniane te procenty całego budżetu inwestycyjnego, ile idzie właściwie na jedną gminę, 60% całego tego budżetu inwestycyjnego idzie do gminy Rozprzat. I w sumie to, co pan Radny Filip mówi, jest was czwórka w tym powiecie, a my na dzisiaj nie wiemy, czy ta droga do Jeżowa będzie w przyszłym roku zrobiona za kolejne 6 milionów, czy 8 milionów? Czy państwo jesteście w stanie odpowiedzieć dzisiaj? Jedziemy już od bliskiej Woli, dojeżdżamy do Rozprzy w tym roku, bo to już jest, rozumiem, zagwarantowane, tak? Że tam dojedziemy. Kiedy dojedziemy do Jeżowa na przykład? Myślę, że to pytanie najlepiej odpowiedział pan Adam. Bo to nie są 200-300 tysięcy, którymi można zawsze gdzieś znaleźć, poprosić gminę, że się gmina dołoży, bo to są pieniądze, które jest w stanie się wynaleźć. Już wchodzimy w grube miliony, i które na takie budżety jak budżet powiatowy czy budżet gminny, już tych kwot jest naprawdę ciężko dotknąć. To już są grube miliony. Podsumowując taką dyskusję, rada gminy podejmie decyzję, że będzie przekazać 300 tysięcy na remonty powiatowe. Myślę, że powiat podejmie i do końca kadencji będą 2-3 kilometry nowej nakładki położone wspólnie z gminą. Wystarczy. Proszę bardzo, pytania jeszcze kolejne. Proszę mi się powiedzieć. Szanowni radni, mam dwa takie tematy. Jeden taki narastający już od ich czasu, powracający, że tak powiem, czy wyczyszczenie, udrożnienie rowu w miejscowości Siomki od przepustu od ulicy Wesołej w stronę Wygody. Wystarczyłoby go przeczyścić tylko tam do ujścia w stronę stawu. Dużo by nam to poprawiło, bo rzeczywiście po tych ostatnich ulewach to była tragedia. Drugi temat naraz urósł, że tak powiem, z dnia na dzień. Chodzi mi o studzienkę deszczową przy sklepie. Tu przy pani Małgosi i kurę sklepu. Nie wiem, jak to było kiedyś załatwiane. Jest połączone to ze stawem tutaj naprzeciwko. Nie? Ta studzienka. Przedtem było sobie było tyle lat. Teraz się okazało, że właściciel następny nastał tą studzienkę. Znaczy no, wylot do stawu przykry. I ta woda nie ma gdzie odchodzić, zostaje wszystko na drodze. Ostatnio no niestety mieszkańca tak zalało, przejeżdżający samochód oczywiście, że no musiał się wrócić niestety do domu, się przebrać.
No i pasowałoby coś z tą studienką rzeczywiście zrobić, nie wiem, bo jedynie z tego co ja tam się zorientowałem, to albo wymierzyć pas drogowy i jakiś kawałek dołu dokopać tam w stronę Kotrzenowa na do skrętu, no albo połączyć z inną studienką, no bo tam jest naprawdę tragedia. Jeśli było, to można było czekować, a szczególnie chodzi mi o ten ruch, bo ten ruch już, które proszę, już czwarty rok i jakoś nie mogę się dopuścić. Dziękuję. Bardzo proszę. Jeśli można, szanowni Państwo, bo to też tego roku, bo rozmawialiśmy o tym roku już jakiś czas temu. I ja oczywiście przekazałem sprawę dalej, nawet pismo napisałem w tej sprawie do pana dyrektora starosty. I ostatnia nasza rozmowa, kiedy spotkaliśmy się, zakończyła się na tym, że złożył deklarację, że kiedy ekipy remontowe uporają się z działaniami naprawczymi po zimie, bezpośrednio przystąpią do udrażniania rowów. Chodzi o ten ruch, o którym teraz rozmawiamy, także o dalej w ciągu tejże właśnie drogi. Ja też monitorowałem w kwestii Romów w miejscowości Wygoda, dalej w kierunku Mierzowa. Wiemy wszyscy, że tak. Również z tego względu, że na co dzień obserwuję to miejsce. Każdego dnia kilka razy. To jest oczywista sprawa. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, o której też nie mówiliśmy tutaj. Myślę, że może warto byłoby. Potrzebne są tak naprawdę uregulowania systemowe a propos dróg powiatowych. Dróg powiatowych mamy w naszej gminie bardzo wiele. W innych gminach jest podobnie, natomiast myślę, że są na celi osoby, które pamiętają o fakcie, że ustawa mówi o tym, jakie to drogi należy zaliczać do dróg powiatowych. To są drogi łączące siedziby gmin z siedzibą powiatu. Nie jest to zachowane. Na to wpływu nie mamy, na stan faktyczny, który zastaliśmy, natomiast należy w mojej opinii podejmować działania, by ciągi dróg powiatowych, z którymi, no, trzeba to uczciwie powiedzieć, powiat nie zawsze radzi sobie, jeśli chodzi o bieżące czyszczenie rowów, o bieżące naprawy, o bieżące utrzymanie, należy pójść w kierunku przekazywania samorządom. Są na pewno ciągi dróg powiatowych, które zasadne byłoby, by stały się ciągami dróg gmin. Musi być oczywiście akceptacja ze strony władz gminy i wówczas dyskusja na ten temat będzie się toczyła na forum i organu wykonawczego, i organu uchwałodawczego. Ale jest też taka sytuacja akurat na terenie naszej gminy, że mamy ciąg drogi powiatowej, bo kiedyś była wojewódzką, więc dziś stała się powiatową w momencie, kiedy tworzono powiaty, Piotrków-Kalisko. To jest znów ta droga, o której mówimy, czyli przez Bujny, Gąski, Siąki, Wygoda i Paźniewice dalej w kierunku obszaru przemysłowego kopalni elektrowni Bełchatów. Ja kilkakrotnie zajmowałem głos w tej sprawie na forum Rady Powiatu i ostatnie moje przypomnienie w tej sprawie, bo ta sprawa już praktycznie ma ciąg zdarzeń liczony dłużej niż w ciągu roku, bo od początku kadencji na ten temat mówiłem. Do chwili obecnej niestety nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi, czy starostwo powiatowe za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych jest w stanie przeprowadzić wiążące rozmowy z samorządem województwa. Bo ta droga nie jest zasadna, by stała się drogą gminną. Natomiast jest zasadnym, by stała się drogą wojewódzką. Przynajmniej na odcinku od skrzyżowania Wieżowiec z drogą krajową numer 1 do Piotrkowa. Bo komunikuje obszar przemysłowy Piotrkowa, okolice ulicy Broni Przemysłowej z krajową 1. Natomiast na chwilę obecną wiem, że trwa wymiana pism z Urzędem Wojewódzkim, z miastem Piotrkowie, bo jest potrzebna opinia samorządu powiatowego sąsiedniego, a w tym przypadku samorządem powiatowym sąsiednim jest miasto Piotrków Trybunalski i prezydent miasta jako starosta Grodzki. Na chwilę obecną nie ma jednoznacznej odpowiedzi i to jest też kwestia, o której można, czy należałoby pamiętać, bo jest to sytuacja niewyjaśniona. Ja będę nadal przypominał o tej sprawie, natomiast decyzja jest w innym zupełnie miejscu ulokowana i w
innym ośrodku decyzyjnym. Natomiast kwestia też, która tutaj została poruszona, drogi przez woźniki. Ja przepraszam, ale nie do końca zgadzam się z tym, o czym mówili moi koleżanka i kolega czy rady powiatu, bo ja również zabierałem głos w tej sprawie i interpelując w czasie sesji rady powiatu i pisząc pisma w tej sprawie, nie zgadzam się z tym, że należy poczekać z remontem do momentu, kiedy żwirownie przestaną istnieć, bo nie wiemy, kiedy to nastąpi z jednej strony, a z drugiej strony no, świat się zmienił, sytuacja się zmieniła, dziś przemysł nowe. I będą powstawać. Generalnie czekanie z remontem tej drogi jakby zamyka możliwości rozwojowe tej części gminy. I takie jest moje zdanie. To nie te czasy, że jesteśmy w stanie rozwijać się za pośrednictwem transportu niskotonażowego, bo jego jest coraz mniej i tendencja jest krocząca, że będzie to ruch wysokotonażowy. Natomiast no, folklorem też można się zachwycać do pewnego momentu, ale już od pewnego momentu należy mówić o konkretnych inwestycjach i tam tych inwestycji na pewno brakuje, przez co trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, no w jakimś stopniu, wcale nie małym, ten rejon gminy nie rozwija się w takim stopniu, jak mógłby być. Na pewno przekłada się to na komfort życia mieszkańców. Ja w tych pismach, które kierowałem do władz powiatu, podnosiłem argument chociażby bezpieczeństwa podróży na tym odcinku. Raz, że no, nie da się jechać szybko na tym odcinku. Prędkość jest wskazany, by dostosować prędkość jazdy do warunków drogowych. O tym oczywiście wszyscy wiemy, ale tam nie ma też chodników. Ruch wysokotonażowy na tym odcinku istnieje. I tutaj może też w kwestii bezpieczeństwa przejdę do następnej sprawy, o której też chciałbym, myślę, powiedzieć w tym gronie, kwestii faktu, że od pewnego czasu nie mamy komisariatu policji w Krzysztofowskim. Ja również, kiedy komendarz miejski policji zdawał relacje ze stanu bezpieczeństwa na forum Rady Powiatu, zabierałem głos w tej sprawie. Efekt był taki, że dostałem nawet pismo z odpowiedzią w tej sprawie, że znaczy, odpowiedź jest nieco wymijająca, bo komendant oczywiście zobowiązał się do tego, że uczyni wszelkie powinności, by dopełnić staranności, by zagwarantować mieszkańcom gminy Wola Krzysztoporska bezpieczeństwo. I pewnie tak jest, ale no, wkrótce po tym fakcie również ja stałem się ofiarą kradzieży prywatnie, więc nie do końca, myślę, nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Z czego to wynika? Nie, myślę, że jednoznacznie nie odpowiemy sobie, ale myślę, że na tej sali chyba większość z nas, o ile nie wszyscy, będziemy świadomi tego, że komisariat na terenie naszej gminy być powinien. To przełoży się na nasze bezpieczeństwo, natomiast czynniki zewnętrzne, myślę tutaj o działaniach komendanta miejskiego policji, są takie, a nie inne. Ja doskonale rozumiem funkcjonariuszy, bo tak w kuluarowych rozmowach też mogłem z komendantem porozmawiać i tendencja też jest nie taka, która zależy od nas. Jak mówił, w policji są utrzymywane wakaty z jednej strony, z drugiej strony jakby proporcje etatów przechylają się na korzyść, na rzecz ilości, zwiększenia ilości etatów administracyjnych, a nie ma policji, nie ma funkcjonariuszy do konkretnych zadań. Zresztą wielokrotnie widzimy, że radiowozy są wykorzystywane jako eskorta, a nie ma funkcjonariuszy na ulicach, a my mamy prawo tego właśnie oczekiwać. Bardzo, proszę bardzo, kto ma jeszcze jakieś pytanie? Może jeszcze jakby kolega mówił o tej drodze Szkoda, to ja bym jeszcze, jakby było tylko panelowy, to Bój Ligowski w niektórych momentach należałoby zebrać pobocza, żeby ta woda nie kolumowała się na asfalcie, tylko przelewała się. I mam taką jeszcze prośbę w Gorskach koło przystanku. Zalać tam ten kawałek, żeby można było sobie bezpiecznie stać, bo tam jest... I jak jedzie samochód, to jest...
Rolnik co idzie tam dalej, Norski, jakiś ten chodnik do przystanku, ten kawałek po prostu zalać tam nową na wieżę, żeby było równo, żeby nie stała woda, bo tam dzieci chodzą i bardzo tam klapie na nich. No. Taka jest moja prośba. Myślę, że to jest do przekazania, czyli proszę bardzo. Ja jedną rzecz jeszcze tylko, jeśli chodzi o te rowy. Teraz mi się taka narzuciła rzecz, co Darek właśnie na tej sprawie mówił. W jednej z miejscowości Siąki, jadąc po lewej stronie za wiaduktem kolejowym, tam w tej chwili prywatny inwestor zasypał rów. Będziecie jechać dodatkowo, zwróćcie uwagę. Ten teren, który tam pod jakąś działalność jest, wjazd jest przy tej budce tam, a dalej jest po prostu zasypany jakimś czymś rów z celem wyjazdu. Te zainteresujcie tym. Po lewej stronie. Myślę, że to też sprawa do przekazania tylko. Bardzo proszę, jeszcze ktoś z radnych? Proszę bardzo, pan Jurek. Szanowni Państwo, ja bym miał takie zapytanie. Gdzieś będzie naprawa drogi Szczawniewice, to znaczy od Kościoła do szkoły. Tu akurat szczęśliwy los nam sprzyja i radnym jest również panią dyrektor. Bardzo lubianą środowisko w naszym miejscu, koleżanka Paulina i wie, jaki jest ten odcinek od kościoła do szkoły. Tam, tym wieczorem, ludzie kochani, to naprawdę jest szkoda. 2-3 dni i nie ma nic. Wszystko jest na chodnikach. Wyobraźcie sobie, jak ładną mozaikę robią te odpryskujące kamienie na maska samochodu. To jest straszne. Czy to jest nieudolność? Myślę, że to jest rad nadzoru nad poszczególnie wykonywaną pracą. W tym mała zawartość w ulicy. Zamiast teraz możecie tam jechać, wziąć łopaty i piękną z tyłu zebrać te suche drobne staminy. To jest niedopuszczalne w XXI wieku, żeby taka była technologia tych PCR. Nie można. Był czas, przyjeżdżali, służba drogowa przyjechała mokrym asfaltem tym. Jedną bierze, wylewa wodę z kałuży, drugi kładzie pasę wytłumaczną. No i to nie można. Czy to jest XXI wiek, czy to jest za 24 wiek? Nie możemy. Chwała za tą drogę Ważniewica Bukowa starostwo. W takim pięknym stylu, jak to zrobił Peł i starostwo zadbało o to, aby były pobocza, tam nikt nie skarżył się, wszyscy, całe miejscowość okoliczne, jedna, druga, piąta wieś, bardzo sobie dbało. Że starostwo pokazało klasę na tym odcinku. Ale miejmy na uwadze to, że odcinek od kościoła do szkoły, czego może koleżanka tutaj poświadczyć, jest bardzo uczęszczany przez dzieci. 12 lat cierpliwie czekam na zebranie ziemi z asfaltu. To jest między nad pasem jezdnym a krawężnikiem. Nie mogę się przez 12 lat doprowadzić. Czy uważacie, koledzy radni, że to jest taka wielka prośba i to jest z wczorajszego dnia? Nie, to jest przed 12 lat. Chodnik był skończony, zostało takie puste miejsce, ziemia i teraz zobaczcie sobie, jak się dzieje.